dobry, witamy Państwa na konferencji prasowej przewodniczącego SLD Grzegorza Napieralskiego. Razem z nami jest również przewodniczący Partii Zieloni 2004 Dariusz Szwed, przewodniczący Napieralski. Ponad rok temu razem z Dariuszem, jego koleżanką, współprzewodniczącą Małgorzatą podpisaliśmy porozumienie programowe i porozumienie o współdziałaniu. Efektem tego porozumienia było po pierwsze to, że razem startujemy i współpracujemy na co dzień w polityce, ale też przygotowanie całego modelu segmentu naszego programu dotyczącego właśnie ochrony środowiska, ale również coś, co jeszcze nie funkcjonuje w świadomości Polaków, czyli tak zwanej zielonej energii. Zielonej energii, która jest bezpieczna, która jest nowoczesna, tworzy miejsca pracy. Widzicie, Szanowni Państwo, bardzo często, że taka organizacja bardzo znana, Greenpeace, spotyka się z politykami Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości w dosyć niekonwencjonalny sposób, wymuszając rozmowę i debatę. Chciałem powiedzieć z wielką radością i satysfakcją, że razem z Dariuszem odbyliśmy kilka spotkań z Greenpeace'em. Rozmawialiśmy o naszym programie, o naszych postulatach, ale również o postulatach, te, które wypływają z różnych organizacji ekologicznych, również z Greenpeace'u. Porozumieliśmy się. Te postulaty, o których mówi dzisiaj Greenpeace, naszym zdaniem, zdaniem Zielonych 2004 i Sojuszu Lewicy Demokratycznej, są postulatami ważnymi, za chwilę Dariusz o nich powie, ale też powodują, że jest możliwość rozwoju polskiej gospodarki, tworzenia nowych miejsc pracy, bezpiecznych nowych miejsc pracy, ale też spoglądanie w przyszłość bez obaw. Szanowni Państwo, chcieliśmy też powiedzieć, że jednym z elementów rozmowy nie tylko z Greenpeace'em, ale również moich rozmów z Zielonymi 2004 jest sprawa budowy elektrowni atomowej. Dziwi nas, że ta ważna kwestia dotycząca nas wszystkich Polaków toczy się za zamkniętymi drzwiami albo na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Czasami może w mediach, jeżeli kilku profesorów jest dopuszczonych do głosu, ale tak prawdę mówiąc, nie ma rzetelnej debaty. Nasz postulat jest bardzo czytelny i bardzo prosty i odnosi się do demokratycznego państwa. Chcielibyśmy, aby zaraz po wyborach, aby tego nie łączyć z kampanią wyborczą, odbyło się referendum w sprawie budowy elektrowni atomowej. Uważamy, że dzisiaj, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, ten projekt nie musi być realizowany. Nie musi być realizowany projekt budowy elektrowni atomowej, dlatego że możemy zbudować inny, bardziej atrakcyjny i lepszy projekt gospodarczy. Budowa elektrowni atomowej szacowana jest przez rząd polski na około 110 miliardów złotych. 110 miliardów złotych. Niektórzy eksperci mówią, że być może to nawet więcej, do 150 miliardów złotych. Zobaczcie Państwo, gdyby te pieniądze dzisiaj zainwestować na badania nad nowym systemem spalania węgla, tak aby było mniej emisji nieczystości do atmosfery. Gdyby te pieniądze przeznaczyć na modernizację naszych sieci przesyłowych, bo wiemy dokładnie, że są stare, że są, pamiętam sam ze Szczecina, kiedy niewielki śnieg spowodował, że większa część mojego miasta nie miała prądu. Gdyby zmodernizować sieci przesyłowe, tracilibyśmy na przesyle mniej energii, byłoby już taniej i byłoby bezpieczniej. Gdyby te pieniądze zainwestować w tak zwaną energetykę rozproszoną. Zresztą eksperci mówią wprost, że dzisiaj ta część Japonii po tragedii utrzymuje się dzisiaj, funkcjonuje, pracuje tylko dlatego, że po awarii elektrowni atomowej funkcjonuje właśnie energetyka rozproszona. Cóż to jest energetyka rozproszona? To małe elektrociepłownie, na przykład na biomasę. A przecież wiemy, że jesteśmy państwem, które jest największym producentem biomasy w Europie. Jesteśmy większym producentem nawet niż Niemcy. Stąd uważamy, że tak ważne jest, aby w kwestii elektrowni atomowej odbyło się referendum ogólnopolskie. Wystosowaliśmy w tej sprawie list do prezydenta Bronisława Komorowskiego, również do marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny. Jest również decyzja Sojuszu Lewicy Demokratycznej w porozumieniu z Zielonymi 2004 o tym, aby takie referendum ogólnopolskie przeprowadzić. Pięć najważniejszych postulatów Greenpeace i nasze porozumienie i poparcie przedstawi Dariusz Szwed, przewodniczący, współprzewodniczący Partii Zielonych 2004. Dziękuję. Bardzo proszę. Rzeczywiście mieliśmy spotkania z Greenpeace'em i okazało się, że te postulaty, które zgłasza Greenpeace, są postulatami
które można powiedzieć są oczywistą oczywistością i są sposobem na to, aby polska gospodarka stała się konkurencyjna, aby w Polsce powstało kilkaset tysięcy nowych miejsc pracy, a co ważne, aby jakość życia Polek i Polaków dzięki niższym cenom za energię, ale także dzięki lepszemu stanowi powietrza czy wody, lepszej jakości powietrza czy wody, nasza jakość życia także wzrosła. Poparliśmy 5 postulatów, z których pierwszy dotyczy handlu emisjami, mianowicie z aukcji, które będą przeprowadzane właśnie w tym obszarze handlu emisjami, będą dochody, będą pieniądze, które pojawią się w budżecie państwa. Platforma Obywatelska i PiS w ogóle o tym nie mówią, że te pieniądze wrócą do polskiego rządu i my wskazujemy i popieramy postulat, aby 100% z tych środków zostało wykorzystane na wspieranie projektów dotyczących podnoszenia efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. To ograniczy wydatki społeczeństwa na energię, to poprawi jakość naszego życia. Drugi postulat, który zgłosił Greenpeace, a który my popieramy, to jest postulat, aby w Krajowym Programie Działań na rzecz Efektywności Energetycznej pojawiły się systemy wsparcia, trwałe systemy wsparcia dla społeczności, dla Polek i Polaków, które będą wzmacniały działania ograniczające wydatki Polek i Polaków na energię. Niższe ceny to znowu mniejsze obciążenie dla naszych budżetów domowych i co ważne, Unia Europejska przewiduje w perspektywie 2014-2020 środki finansowe na to, zatem polski rząd, przygotowując budżet na te lata, a pan komisarz Lewandowski co chwilę o tym wskazuje, Unia Europejska ma nam dać 300 miliardów złotych, a przecież wiemy, że te 300 miliardów złotych to nie są pieniądze dawane, tylko to są pieniądze przyznane, dlatego że mamy 40 milionów prawie obywatelek i obywateli. To my, Polki i Polacy, zdobywamy te 300 miliardów złotych, a nie polski rząd. Polski rząd nie dostałby nic, gdyby nie było za nim polskiego społeczeństwa. Zatem w tym budżecie będą środki na to, żeby właśnie wspierać tego typu działania, czyli unijne środki powinny być na to przeznaczone. Trzecia rzecz to system wsparcia dla tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze odnawialnych źródeł energii, tak zwany system taryf wstępnych, tak zwany feed-in tariffs. Ten system sprawdził się doskonale w Niemczech, które już teraz 20% swojej energii elektrycznej wytwarzają z odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu 360 tysięcy miejsc pracy w systemie odnawialnych źródeł energii już w Niemczech zostało stworzone. W Polsce zaledwie 20 tysięcy miejsc pracy powstało w tym sektorze i to się powinno w najbliższych latach dość dynamicznie zmienić. Czwartym postulatem jest postawienie tego, o czym mówił przewodniczący Napieralski, czyli energetyki rozproszonej jako postulatu priorytetowego w polityce energetycznej państwa. Przygotowana przez rząd polityka energetyczna państwa 2030 nie przewiduje energetyki rozproszonej jako najważniejszego elementu modernizacji tego sektora, a to powodowałoby znowu powstawanie setek tysięcy miejsc pracy, ale także lokalne bezpieczeństwo, ponieważ wytwarzanie na lokalnym poziomie energii odnawialnej to zwiększenie bezpieczeństwa Polek i Polaków. I wreszcie postulat piąty to stworzenie osoby, która odpowiadałaby za taką modernizację gospodarki w polskim rządzie. Oczywiście nie upieramy się, czy byłby to minister konstytucyjny, czy też byłaby to osoba inaczej odpowiadająca, na przykład poprzez wzmocnienie Ministerstwa Środowiska, odpowiadająca za taką modernizację gospodarki, ale ważne jest to, aby ta modernizacja, aby przekształcenie gospodarki w Polsce w zieloną gospodarkę stanowiło kluczowy priorytet działań rządu w zbliżającej się kadencji. Także z ogromną radością mogę powiedzieć, że poparliśmy te 5 postulatów, które są postulatami na rzecz modernizacji gospodarki, które będą działały na rzecz społeczeństwa, które spowodują, że będzie się nam wszystkim żyło lepiej, a jutro bez obaw będzie nie tylko postulatem, ale będzie prawdziwym, zmieniającym się wokół nas rzeczywistym
elementem polityki państwa. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy i prosimy o pytania. Jeszcze, jeżeli pozwolicie państwo, bardzo ważna kwestia. Otóż zielona, czysta energia nie oznacza droższa energia. Wręcz przeciwnie, zielona, czysta energia, jak przed chwilą argumentował Dariusz Szwed, znaczy bezpieczniejsza, tańsza, ale przede wszystkim tworząca nowe miejsca pracy. Energetyka rozproszona to są naprawdę tysiące miejsc pracy w tych miejscach, w których bardzo ciężko zbudować nowe miejsca pracy. Bo właśnie ta mała elektrociepłownia, choćby na biomasę, to po pierwsze inwestycja, to po drugie miejsca pracy, a to po trzecie tańsza energia. Więc zamiast ładować miliardy złotych w elektrownię atomową, warto by było właśnie zbudować taką sieć rozproszonych elektrociepłowni. I rzecz ostatnia, szanowni państwo, również bardzo ważna. Nie tylko te 5 postulatów, ale cała kwestia dotycząca naszej przyszłości, przyszłości Polski, bo ekologia to przyszłość, to nasze bezpieczeństwo, to nasze zdrowie. Chciałem dzisiaj przekazać państwu dobrą informację. Otóż w porozumieniu z Partią Zielonych uznaliśmy, że po wyborach, kiedy dojdzie do formułowania polskiego rządu, SLD w takich rozmowach będzie uczestniczyło. Kwestie dotyczące właśnie tych postulatów 5, o których mówił Dariusz, również gospodarki, tej nowoczesnej gospodarki innowacyjnej, ale przede wszystkim bezpiecznej i zielonej, pozostawimy ekspertom Partii Zielonych i nadzorować te rozmowy i pracę będzie przewodniczący, współprzewodniczący Dariusz Szwed.